Fake news A report says climate change is a growing target for false news and misinformation. Sporo dzieje się w debacie publicznej. Dużo mówimy, stawiamy wiele tez, ile w tym faktów, a ile dezinformacji. W trzecim sezonie podcastu Demagoga rozmawiamy o internecie, edukacji i fake newsach wokół klimatu. Zapraszamy. Zapraszamy. Na samiutkim początku tej długiej kolejki jest fałsz. Ruchy, które są przeciwne szczepieniom, są coraz lepiej zorganizowane. Każdy ma poglądy, więc to wszystko jedno. No właśnie, nie wszystko jedno. Cześć z tej strony, Bartek Pawłowski ze Stowarzyszenia Demagog. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. To jest pierwszy odcinek naszej nowej, trzeciej serii. I zaczynamy od e, tematu troszeczkę bardziej skomplikowanego. Moim gościem będzie Łukasz Koszuk. Fizyk jądrowy, przez 10 lat ponad pracujący w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, doktorant na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz założyciel i prezes Fundacji Forum Atomowe. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Bardzo miło. Jak prawdopodobnie możecie się domyślać z mojego opisu, będziemy rozmawiali o energetyce jądrowej. I chciałem zacząć od takiego pytania, znowu trochę bardziej skomplikowanego, ale myślę, że bardzo ważnego. To znaczy, jaka jest różnica między rozszczepieniem i fuzją atomów i której z nich się używa w energetyce jądrowej? Dobre pytanie. Otóż zacznijmy może od tego, że Jądra atomowe zbudowane są z nukleonów. Nukleonów, czyli neutronów i protonów. I jak się okazuje, część masy tych nukleonów w jądrze atomowym jest zamieniona na energię wiązania. Zgodnie z równaniem Einsteina, E równa się mc To znaczy, jakbyśmy zważyli na przykład jądro atomu helu, które ma dwa protony i dwa neutrony, to ono będzie miało mniejszą masę, od dwóch protonów i dwóch neutronów zważonych osobno, mhm. ale nie, prawda, nie złączonych w jądra atomowe. I tą energię wiązania właśnie nazywamy energią jądrową. I tą energię jądrową wykorzystujemy między innymi w energetyce jądrowej. Gdybyśmy teraz popatrzyli na wykres zależności, ener średniej energii wiązania nukleonu w jądrze. W zależności od liczby masowej, to znaczy, tak, liczby nukleonów wiąże, to myślę, że taki wykres powinien być słuchaczom znany, bo może jak ktoś pamięta lekcję z fizyki, a miał dobrą fizykę na dobrym poziomie, ale można łatwo wygooglać i to zobaczyć. To widać, że wraz ze wzrostem liczby ma masowej ta średnia energia wiązania na nukleon rośnie. W pewnym momencie mniej więcej w okolicy żelaza osiąga maksimum, a następnie znowu maleje, nieco maleje. Tak wyglądający wykres zależności tej energii wiązania od, mas, od liczby masowej powoduje, że dla lekkich jąder możliwa jest synteza z dodatnim bilansem energetycznym, to znaczy z wydzieleniem energii. Tak. Natomiast dla bardzo ciężkich jąder możliwe jest rozszczepienie z, właśnie z wydzieleniem energii. Czyli to jest... Czy tak? to jest tak, że wykorzystujemy te wiązania i tak naprawdę energię można uzyskać zarówno przy tworzeniu tych wiązań, jak i rozszczepianiu tych wiązań? Czy znaczy przy, yy, przy tworzeniu, przy fuzji, przy mm -hmm. syntezie dwóch jąder w jedno jądro atomowe o większej masie, mm -hmm. bądź też rozszczepieniu dużego jądra na dwa mniejsze fragmenty? To bardzo łatwo można policzyć, właśnie patrząc na ten wzór, wystarczy policzyć energię wiązania produktów i substratów, czyli jąder przed, jądra po, w przypadku fuzji albo w przypadku rozszczepienia jądra przed, a jąder po. Wystarczy przeliczyć tę energię wiązania i zobaczyć, można policzyć, jaka jest różnica mhm. i to jest ta energia, która wydziela się w tych reakcjach. Dobra, czyli mamy rozszczepienie i fuzję, i czego używamy w elektrowniach jądrowych? Tak, no oczywiście, ponieważ fuzję bardzo trudno jest zrealizować, w związku z tym wykorzystujemy na ten moment tylko i wyłącznie energię z rozszczepienia. To było najprostsze do zrealizowania, i tą energetyka jest, ma już ponad 70 lat. Natomiast fuzja jest niestety bardzo trudna do realizacji, i tutaj powodów jest kilka. Przede wszystkim yy... Dwa jądra atomowe, żeby się połączyły, ponieważ jądra atomowe mają ładunek dodatni. To e, myślę, uh -huh. że z fizyki też Przyskać wiemy, fizyki. że e, ładunki jednoimienne odpychają się. Uh -huh. W związku z tym, żeby one się złączyły i połączyły w jądro, muszą pokonać tą energię, tą siłę kulombowskiego odpychania. W związku z tym nie jest to takie proste. I żeby tą energię, żeby tą siłę odpychającą pokonać, musimy rozgrzać te jądra do bardzo wysokiej temperatury. One wtedy wpadają w ruch drgający, mają dużą energię kinetyczną, tym samym dużą prędkość. W związku z tym prawdopodobieństwo wówczas zderzenia, jest prawda, połączenia jest większe i no, po przekroczeniu odpowiedniej temperatury wówczas ta reakcja syntezy jest możliwa. Ale te temperatury są szalenie wysokie. Czyli ja dobrze kojarzę, że Słońce jest takim tak, wielkim reaktorem? Zgadza się. Fluzyjnym. Tak, zgadza się, i na tym Słońcu jest temperatura po 15 milionów stopni Celsjusza, i my taką temperaturę musimy osiągnąć co najmniej na Ziemi, tutaj, do reakcji syntezy. Przy czym na Słońcu jest jeszcze ta, taka różnica, że tam gęstość tej plazmy, bo już w takiej temperaturze tworzy się plazma, jest bardzo wysoka. Natomiast ze względu na to, że siła grawitacji, Słońce ma dużą masę, siła grawitacji powoduje, że, że gęstość tej plazmy jest duża. Natomiast my na Ziemi nie mamy takich warunków, w związku z tym musimy podgrzać wobec tego jeszcze bardziej tą e, plazmę do temperatury kilkudziesięciu milionów stopni Celsjusza, nawet stu. W związku z tym musimy włożyć bardzo dużą ilość energii. Tak? czyli pierwsza sprawa podgrzanie. Druga sprawa to jest odpowiednia gęstość tej plazmy, no i trzeci problem to jest odpowiedni czas utrzymania tej plazmy, tak? Musimy ją w jakiś sposób utrzymać. Dlatego. Wydajemy sobie z tego sprawę, że nie ma takich materiałów, które wytrzymują tak wysokie temperatury. Czyli to jest bardzo skomplikowany problem, który ma wiele elementów. Oczywiście. I... No, nie może plazma tak gorąco stykać się z jakimkolwiek ścianami naczynia, zbiornika, w którym się znajduje. Tak? Musi, w związku z tym naj, najczęściej stosuje się pułapkę w polu magnetycznym, umieszcza się tą plazmę w polu magnetycznym w takich zwanych urządzeniach, w urządzeniach zwanych tokamakami. To, jest, to urządzenie ma kształt takiego obwarzanka, to pole magnetyczne to ma odpowiedni kształt, dzięki temu utrzymujemy plazmę, która nie ma kontaktu styczności z tym ścianami tego zbiornika i no, dzięki i no, ta plazma porusza się. No i oczywiście ilość energii, jaką trzeba włożyć w utrzymanie tej plazmy, pole, pole magnetyczne w podgrzanie tej plazmy i w chłodzenie też tych elektromagnesów, które tak. tworzą tą plazmę, jest tak duża, że na ten moment bilans energetyczny uzyskiwany z fuzji no, jest niekorzystny. A i czy ja też dobrze kojarzę, że fuzja teoretycznie powinna być bardziej wydajnym, znaczy jeżeli oczywiście pominiemy te koszty utrzymania tej plazmy w tym stanie, to wydaje się, że fuzja dostarczałaby nam więcej energii niż rozszczepienie? E, tak by było. Natomiast e, najczęściej bierze się pod uwagę reakcji syntezy Deuteru i trytus, z której powstaje cząstka alfa i neutron. E, to jest taka reakcja, której m, z tych e, jest najkorzystniejsza, jeśli chodzi o bilans energetyczny, bo wydziela się energia około 17 mega elektronowoltów. Zaraz powiem, czy to dużo, czy to mało. Natomiast e, e, no, deuter, pytanie o dostępność tych materiałów. Deuter jest w wodzie morskiej i można go pozyskać. Oczywiście w niedużych ilościach, no ale można. Wody morskiej jest bardzo dużo. Natomiast tryt jest promieniotwórczy. Ma okres społecznego rozpadu 12 lat. W związku z tym w przyrodzie występuje w śladowych ilościach. W związku z tym trzeba wytworzyć go sztucznie. I idea jest taka, żeby wykorzystać lit i reakcje litu z neutronem. Czyli to są jakieś badania, nad którym pracujemy? No nie, nie... No, generalnie no, tutaj jest, pojawia się właśnie ten problem, tak, że, że tryt, no, no, trzeba korzystać że z litu. Ciężko zacząć w ogóle nad to... tym pracować. Nie no, to... Prace nad fuzją zaczęliśmy już kilkadziesiąt lat temu. Skoro energetyka jądrowa, ta konwencjonalna z rozszczepienia, widać jak się rozwinęła, to zdajemy sobie sprawę, jakie są trudności do pokonania przy opanowaniu syntezy. Termojądrowej. Tak? W związku z tym, tutaj jest bardzo dużo wątków, które należy jeszcze rozwiązać. Ja nie specjalizuję się w fuzji jądrowej. Myślę, że warto zaprosić do takiego programu kogoś, kto takie szczegóły by odpowiedział, bo oczywiście tutaj chwalą się specjaliści w tej dziedzinie, że fuzja jądrowa jest bardziej, pod względem na przykład ilości generowanych odpadów promieniotwórczych, jest korzystniejsza niż ta energetyka jądrowa z rozszczepienia. Bo nie ma tych, tych długożyciowych prawda, izotopów, które trzeba składować przez setki, tysięcy lat. No ale tutaj są trochę inne problemy, które sam zauważam, bo wbrew pozorom wszystkie, ma, ponieważ w tej reakcji syntezy powstają wysokoenergetyczne neutrony prędkie, które no, zderzając się ze ścianami tego. Naczynia tego zbiornika. No, taka jest idea, też, żeby tak przekazywane będzie to ciepło i dalej generowany prąd elektryczny. Ale yy, to wszystkie urządzenia i ten cały, ten cały zbiornik yy, ulega aktywacji promieniotwórczej. W związku z tym sam jest odpadem. Neutrony powodują zniszczenia radiacyjne. Ten materiał niszczy się. Tego takiego problemu aż nie mamy w reaktorze jądrowym, bo tam oczywiście neutrony są też wysokoenergetyczne, ale. w to wszystko jest w wodzie. I y, oczywiście one dochodzą do zbiornika reaktora, ale zbiornika zbiornik wytrzymuje cały okres eksploatacji elektrowni jądrowej. Pytanie, jak będzie tutaj? A to skoro już jesteśmy przy, przy elektrowniach i tym tych zbiornikach, których trzymamy, no nie wiem, tam gdzie jest ten rdzeń reaktora, reaktorach, to dobrze to oddziałuje jakoś na, na siebie. One się zużywają po jakimś tam czasie. A czy jest możliwe, żeby one nie zadziałały i doprowadziły do na przykład tego, co my kojarzymy jako wybuch atomowy z takim tak, z nie, grzybkiem. Nie, i... nie, nie, nie jest. Oczywiście. No, jeszcze tylko wspomnę jedną mhm. rzecz, bo mówiliśmy o rozszczepieniu, prawda? Że to jest w syntezie, tutaj w fuzji jądrowej i uzyskujemy około 17 w, tym, w tej reakcji deuterus i trytu 17 mega megaelektronowoltów energii. W rozszczepieniu jądra uranu około 200 megaelektronowoltów. W związku z tym, wbrew pozorom, fuzja jest korzystniejsza. Natomiast rozszczepienia 200 megaelektronowoltów. Pytanie, czy to dużo, bo nie każdy może sobie zdawać sprawę, co to jest megaelektronowolt. I tutaj może warto powiedzieć, że z reakcji chemicznej spalania węgla w elektrowni węglowej, jednego atomu węgla uwalnia się 4 elektronowolty energii. Tu mamy 200 megaelektronowoltów. Mega elektronowoltów. W związku z tym różnica jest 50 milionów razy. Prawda? Więc widzą, widać wyraźnie, widać że, że energia jądrowa ma bardzo dużą gęstość i po prostu z tego powodu trzeba kilka, nie wiem, dwa pociągi dziennie węgla do elektrowni węglowej, prawda? A wystarczy jeden tir rocznie, to kilkadziesiąt ton paliwa jądrowego do elektrowni jądrowej. To jest właśnie ta idea też energetyki jądrowej, korzyść dla krajów, które posiadają, że mogą sobie zgromadzić paliwa jądrowego na lata. Tak? To jest właśnie między innymi ta zaleta, dlatego, że paliwo jądrowe świeże jest zupełnie bezpieczne, można przechowywać w zwykłych halach, magazynach, liczy się tylko ochrona fizyczna. Natomiast pytanie, które pan poruszył tutaj, czy a propos niebezpieczeństwa wybuchu... Czy to paliwo może wybuchnąć? Nie, nie, nie może wybuchnąć. Absolutnie reaktor jądrowy nie może wybuchnąć jak bomba atomowa. Idea bomby atomowej jest taka, żeby w bardzo krótkim czasie wydzieliła się bardzo duża ilość energii. Natomiast my w reaktorze jądrowym nie chcemy, nie, ma, nie odebralibyśmy tak dużej energii. To jest Bo... odwrotnie jest mało energii przez długi czas mniej, stosunkowo mniej energii. Dokładnie, dokładnie. Natomiast sprawa polega na tym, że sprawa polega na tym, że. W bombie atomowej uran jest bardzo wysoko wzbogacony, ponad 90%. Chodzi o to, żeby ta reakcja łańcuchowa zaszła nagle i energii wydzieliło się bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. W reaktorze jądrowym wzbogacenie w uran-235, ten izotop rozszczepialny, bo w rudzie uranu jest głównie uran-238, ale także niewielka ilość 235, ale to ten jest kluczowy tutaj w, naszej, w reaktorze jądrowym. No Wzbogacenie sięga 3-5%. W reaktorze badawczym więcej, kilkanaście procent i, i więcej. Natomiast y, dlatego też ta koncentracja jest mniejsza. W reaktorze jądrowym, w bombie atomowej mamy bardzo gęsto upakowane. Prawda? To są mniej więcej dwie półkule, tak, które zderzają się ze sobą. Następuje masa krytyczna i dochodzi do gwałtownej reakcji łańcuchowej i wybuchu. Natomiast w reaktorze no, poza uranem mamy jeszcze inne materiały konstrukcyjne. Już tu nie ma takiej gęstości materiału rozszczepialnego jak w bombie atomowej. Po drugie, my reakcję łańcuchową kontrolujemy. Tak? W reaktorze jądrowym my reakcję łańcuchową kontrolujemy za pomocą prętów kontrolnych, prętów bezpieczeństwa czy na przykład wtrysku boru do wody, tak? Bor, to są materiały BOR, typu właśnie BOR, które pochłaniają neutrony. W tym Dzięki temu możemy kontrolować ilość rozszczepień. I trze, druga, trzecia sprawa, w reaktorach wodnych, to co właśnie był problem między innymi w Czarnobylu, we wszystkich reaktorach wodnych jak moc rośnie, prawda, czyli tak jakby w bombie moc rosła nagle, to tam reakcja cały czas napędza się, nakręca się. Natomiast w reaktorze wodnym jak moc rośnie, to to moc, jak temperatura rośnie, to moc maleje i reaktor się wyłącza. Jest to wynika z fizyki tego reaktora, i taka, tak wygląda sytuacja, że nie ma możliwości, żeby rozwinęła się niekontrolowana reakcja łańcuchowa. A to tak jeszcze gwoli takiego szybkiego wyjaśnienia, tak. wydaje mi się, że część naszych słuchaczy może o tym nie wiedzieć. Elektrownia jądrowa, przynajmniej te wodne, działają w taki sposób, że to nie jest tak, że ten uran promieniuje, są jakieś czary-mary i tworzy się energia, tak. tylko on, ta, ta energia promieniowania jest przykładana na energię cieplną, tak. która podgrzewa wodę, która paruje i napędza turbinę. Tak samo jak w każdej konwencjonalnej elektrowni węglowej, po prostu inne jest tu źródło ciepła w reaktorze, w re elektrowni węglowej jest to spalanie węgla w kotle, a tutaj hmm. jest po prostu reaktor, w którym ulega yy, ro uran rozszczepieniu. To jest tylko różnica w źródle ciepła. Żadne czary -mary. Bardzo dobrze. No. Ale ja jeszcze <laughs> chciałam zwrócić na jedną uwagę bardzo ważną, bo o tym się takie są mity. Na przykład posłowie jednej z partii politycznej taką ostatnio, jeszcze niedawno rzucili takie hasło, ponieważ nie wiem, czy może państwo wiedzą, ale my, Polska, pisała taki traktat, porozumienie międzynarodowe, w którym zobowiązała się do tego, że nasze wypalone paliwo z reaktorów badawczych, bo my w Świerku, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, wcześniej Instytutu Energii Atomowej, eksploatowaliśmy, eksploatowaliśmy reaktory badawcze i to wypalone paliwo zgodnie z tym traktatem międzynarodowym ma trafić do kraju producenta. Myśmy kupowali paliwo zawsze w Rosji, w związku z tym zostało wywiezione do Rosji. I, ale to nie ma nic tutaj śmiesznego. Problem polega na tym, że posłowie jednej partii, już może nie będę mówić jakiej, oburzyli się, prawda, że dlaczego my tak cenny materiał wywozimy z Polski, przecież my z niego możemy zbudować właśnie bombę atomową. No więc ja tu chciałam zwrócić uwagę, że absolutnie nie jest to możliwe. Ja <laughs> nie próbuję powstrzymać uśmiech, ale nie jest to możliwe. Z bardzo prostej przyczyny. Otóż hmm, oczywiście te, to paliwo do reaktorów badawczych było wysoko wzbogacone. Natomiast wraz z wypalaniem to wzbogacenie maleje. No i tak, gdybyśmy chcieli zbudować bombę uranową, to musielibyśmy to paliwo jeszcze wzbogacić no do powyżej 90%. My nie mamy zakładów wzbogacania paliwa, w związku z tym, no za granicą nikt nam e, paliwa uranu nie wzbogaci do budowy bomby atomowej. To raz. Dwa, pluton. No to może pluton. Problem jest taki z plutonem, że z plutonu jest bardzo trudno zbudować bombę atomową. To jest skomplikowana konstrukcja i żaden kraj, który posiada bombę atomową plutonową, nie zdradza jej. Możemy znaleźć w internecie jakieś schematy, które tam pokazują, jak ta bomba działa, ale tak naprawdę nikt nie zdradza szczegółów. Dlaczego? Otóż pluton do produkcji broni jądrowej powstaje tylko i wyłącznie w reaktorze, bo plutonu nie ma naturalnie na Ziemi. I ten pluton, który jest, jest militarny, który jest rozszczepialny, i on również rozszczepia się w reaktorze jądrowym, jest to normalna sprawa, to jest pluton 239. On powstaje tam w wyniku reakcji uranu. Uran 238 pochłania neutron, powstaje uran 239, potem dwa kolejne rozpady beta i mamy ten pluton. Ale ten pluton nie tyle może się rozszczepiać pod wpływem oczywiście neutronów, ale też może pochło absorbować neutron i w wyniku tej reakcji wychwytu neutronu może powstać pluton-240. I tu jest całe clue programu. Otóż ten pluton-240 z dużym prawdopodobieństwem, mówimy to fachowo, przekrój czynny, ale umówmy się, że z dużym prawdopodobieństwem ulega samorzutnemu rozszczepieniu. Samorzutnemu. W związku z tym, jak ulega rozszczepieniu, to emituje neutrony. W wyniku rozszczepienia, no to trzeba było fizykę wchodzić, prawda, ale bo pan tak pospieszył się, już nic nie zdążyłem tego powiedzieć, ale w wyniku rozszczepienia Możemy powstają, nie, no, powstają neutrony. I teraz tak, im więcej jest plutonu 240 w plutonie, tym on tym bardziej nie nadaje się do budowy bomby atomowej. Dlatego, że właśnie w wyniku tych samorzutnych rozszczepień powstają neutrony. I teraz jeśli my w bombie atomowej plutonowej łączymy dwie półkule, powiedzmy tak, żeby uzyskać masę krytyczną, to te neutrony mogą spowodować wcześniejszy zapłon tej bomby, że za wcześnie rozpocznie się reakcja łańcuchowa. I teraz liczenie tego i w ogóle bomba atomowa musi wybuchnąć w odpowiednim momencie. Tak. Na odpowiedniej wysokości, bo się zwykle zrzuca i tak dalej, powiedzmy. W związku z tym to jest, musi być odpowiednie, a to są ułamki sekund, to są naprawdę, to, to nie jest proste. W związku z tym, Pluton 240 po prostu powoduje, że no konstrukcja tej utrudnia konstrukcję bomby plutonowej. Czyli taki pierwsze. Znaczy jedna z tych ważnych rzeczy jest taka, że elektrownia jądrowa wcale nie równa się temu, że będziemy robili bom bomby atomową. Absolutnie atomowe, tak? nie, absolutnie nie. Właśnie wypala, jak paliwo się wypala, tego plutonu gromadzi się 240 za dużo i on po wyjęciu z reaktora to paliwo nie nadaje się do produkcji bomby atomowej. Musi być co mniej niż 7%, to jest takie paliwo Pluton klasy wojskowej, militarnej, który ma poniżej 7% plutonu-240. I co ważne, no dlatego muszą być specjalne reaktory, które produkują pluton. On tam jest taki, na przykład w reaktorach prędkich, gdzie jest wokół rdzenia płaszcz z uranu naturalnego i tam właśnie produkowany jest pluton i czas na napromieniania, wypalania tego płaszcza Maksymalnie około 3 miesięcy musi wynosić, wtedy ilość plutonu 239 jest już w miarę optymalna, ale jeszcze nie ma za dużo plutonu 240. Stąd też Czarnobyl do tego służył. Jak Państwo wiedzą, Czarnobyl pod przykrywką produkcji energii elektrycznej, prawda, ta konstrukcja reaktora RBMK była tak pomyślana, że można było w trakcie pracy reaktora wyciągać kasety paliwowe. To właśnie z tego powodu, że to trzeba było w odpowiednim momencie wypalania paliwa wyjąć tą kasetę, żeby ta zawartość plutonu-240 była jak najmniejsza. No, słuchajcie, to, to jest dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy interesują się stosunkami międzynarodowymi i na przykład śledzą obecne... No, rozmowy Amerykanów z, z Irańczykami i ten cały program jądrowy Iranu. O tak. Ważne jest zapisać sobie te wszystkie, wszystkie cyfry, które odnoszą się do tego, do, do jakiego poziomu się wzbogaca uran, właśnie do elektrowni, do jakiego do bomby, bo to wszystko jest gdzieś tam zawarte w tych traktatach i po prostu pozwala zrozumieć, jakby, o co w ogóle tam chodzi. tak? No to też dlatego Iran wzbogaca uran, dlatego że bomba atomową na uranie jest łatwiej wybudować po prostu zbudować się, że ona jest Gorsza, bo musi być cięższa, prawda? Uranu, uranu wysoko wzbogaconego danej im kształcie trzeba, prawda, z reflektorem, czyli z takim materiałem, który jeszcze odbija neutrony do środka, że one nie uciekają z bomby, to y, około 20 kg trzeba. Przy takim samym kształcie trzeba 5 kg plutonu. I, i tak y, tego miliu 239, w związku z tym z reflektorem widać różnicę, ale właśnie przez to, że nie jest łatwo skonstruować. Iran e, nie produkuje bomby plutonowej, tylko nie wzbogaca uran, bo nie potrafi najprawdopodobniej zbudować bomby plutonowej. Czyli ta technologia jeszcze po prostu gdzieś tam się e, Nie, nie, to po prostu jest, każdy trzyma tą mhm. technologię w bardzo tajemnicy, to, 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 to absolutnie. To nie jest takie łatwe. Nie. A... Super, to w takim razie przejdźmy może do takich kwestii bardziej codziennych, może odchodząc leciutko od tej, od bomby atomowej. Dobrze, no to niecodzienny temat. faktycznie. Miejmy nadzieję, że nigdy się nie stanie codzienny. <grym> tak. A co to znaczy, bo oczywiście rozmawia się teraz, mamy kryzys energetyczny w Europie, mówi się o, o właśnie energetyce jądrowej, trochę o gazowej, coś tam, coś tam, o odnawialnych źródłach energii. I co to tak naprawdę znaczy, że elektrownie jądrowe są niskoemisyjne? To znaczy... Czym jest, jaka jest emisja z elektrowni jądrowej i to, jest to, co leci w niebo, tak? Znaczy, tu pewnie, jeśli porównujemy z innymi źródłami energii niską emisyjność, to pewnie porównujemy emisję dwutlenku węgla, które, czy innych gaz, prawda, gazów cieplarnianych, no to sobie można od razu pomyśleć, prawda, ile dwutlenku węgla generuje elektrownia jądrowa. No, to są jedynie na etapie produkcji paliwa, na etapie budowy elektrowni jądrowej. I to jest wszystko, no, bo sama eksploatacja to, nie produkuje CO2. Czyli to, czym oddychają to, pracownicy. To, co pan, tak, to, co pan mówi, to są, to, to jest... Pytanie, czy elektrownia jądrowa promieniuje, ale to akurat nie ma nic wspólnego z emisyjnością i porównywaniem z innymi źródłami energii. Tak, no, oczywiście, elektrownia, można powiedzieć, w proszczeniu, że elektrownia jądrowa promieniuje każdy budynek. Wszystkie materiały budowlane zawierają po prostu izotopy promieniotwórcze. To jest rzecz naturalna, naturalnie na Ziemi występująca. W związku z tym to tak samo promieniuje. Oczywiście. Są pewne uwolnienia, i te uwolnienia to są przede wszystkim gazy szlachetne węgiel, tryt i J131, ale to są uwolnienia, które przede wszystkim uchodzą przez system wentylacyjny, i te kominy wentylacyjne mają specjalne filtry, które wyłapują te izotopy i ilości emisji tych izotopów czy jest tak mała, już z roku, rok coraz, roku na rok coraz mniejsza, że nie powinniśmy kompletnie się tym przejmować. Warto powiedzieć tutaj, dodać, że pytanie, czy elektrownia promieniuje. Dawka roczna od od elektrowni jądrowej w przypadku na przykład traktora francuskiego trzeciej generacji EPR to jest około 30 mikrosiwertów. Natomiast naturalnie, od źródeł naturalnych, czyli od nie wiem, izotopów zawartych w glebie, jak radon na przykład, czy izotopów w naszym ciele, czy promieniowania kosmicznego, rocznie w Polsce otrzymujemy 2500 mikrosiwertów, czyli 2,5 milisiewerta. Czyli widać różnicę. To są dawki tak naprawdę z elektrowni od niemierzalne. Je się szacuje, po mhm. prostu je się szacuje. Także to nie jest akurat tutaj nie ma, nie tak. powinniśmy się bać. Ja myślę, że też warto pewnie jest przypomnieć to, że przecież są, znaczy. Używa się też elektrowni jądrowych w środkach transportu, znaczy pewnie głównie wojskowych, tak? bo są jakieś okręty podwodne, są lotniskowce i na tych okrętach są też marynarze. I to nie jest tak, że oni wracając z jednej takiej, powiedzmy, świata dookoła, że wychodzą i trafiają do szpitala od razu. Nie, tak? nie, absolutnie nie. No to tak, no Ci pracownicy, ci marynarze, no to tak samo ich się kontroluje i tak, no takie sam, tak samo są narażeni jak pracownicy elektrowni jądrowej. To nie ma żadnej różnicy, tak? Między, Oczywiście tam konstrukcja tego reaktora jest trochę inna, ale zasada jest taka sama i tutaj nie ma czego się bać. No były takie, ponieważ Rosjanie szczególnie są potentatem, ostatnio lodołamacz takiego tak. wypuścili, prawda? I była duża akcja Greenpeace'u, to prawda. No, przeciwko. Nie, nie, nie. myślę, że nie, nie mamy się czego obawiać absolutnie. Rosjanie też są przeczuleni też na tym punkcie i tutaj, że to są Rosjanie, nie powinniśmy pomimo naszych różnych, prawda, zaszłości i historycznych, i obecnych, nie powinniśmy tak się przejmować, dlatego że Rosjanie są potentatem w przemyśle nuklearnym, prawda? Są w zasadzie na świecie. Tak, to jest też chyba warto I, powiedzieć, i że i budują lo... teraz na Węgrzech elektrownie jądrową. On, oni nie budują bada? w wielu krajach swoje mm -hmm. reaktory WWR, które są bardzo dobrej konstrukcji, są bardzo bezpieczne i tutaj nie ma o czym mówić. Natomiast energetyka jądrowa jest szalenie wyczulonym e, gospod gałęzią gospodarki. Tak jak lotnictwo. Jak gdzieś wydarzy się katastrofa samolotu, wpływa to na całą branżę. Wszyscy tak samo słyszą, jest z energetyką tak. jądrową. W związku z tym Rosjanie zdają sobie z tego sprawę, że nie mogą też popełnić błędu i to jest bo to by wpłynęło na cały ich przemysł nuklearny. Oni naprawdę mają bardzo zaawansowany a przemysł. Skoro tak też wspomnieliśmy o tym lotnictwie, to um, mówiliśmy o tym promieniowaniu, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy promieniuje w, różnych, w różnym stopniu. Tak. Ja kiedyś trafiłem na takie informacje, zdaje się, że w internecie, więc ciężko mi jest je potwierdzić, tak. ale jedna była taka, że całkiem sporo promieniowaczy, sporo, relatywnie sporo promieniowania otrzymujemy po prostu latając samolotem. To była jedna rzecz, a druga, że nawet w centrum Warszawy, gdzieś tam pod pałacem kultury, tak. w ciągu dnia można otrzymać taką dawkę promieniowania, jak w tej chwili w tej strefie wykluczenia w Czarnobylu. Więc no, to jest kompletnie tak, niezauważalne. No, w centrum Warszawy to ze względu na granit. Granit jest dość promieniotwórczy i tam jakiś zastosowano granit pod pałacem kultury, który jest promieniotwórczy z tego, co się orientuje. No Promieniowanie kosmiczne im wyżej, tym prawda. Atmosfera mniej nas chroni przed i pole magnetyczne, przed promieniowaniem kosmicznym, w związku z tym tym bardziej nie, od naturalnych źródeł nie ma ucieczki tutaj absolutnie i te poziomy promieniowania naturalnego są z, różne. Są naprawdę różne i te dawki są różne. Są takie miejsca na Ziemi, w, w Iranie, w Brazylii, gdzie te dawki są naprawdę bardzo wysokie. Ktoś mieszka w górach, to też ma wyższe, prawda? więc tutaj, tutaj nie mamy czego się obawiać absolutnie. Tak, to też są takie mity, które się często pojawiają gdzieś tam w przestrzeni publicznej, ale nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie, nie, nie mają, nie mają. Co do promieniowania, to może zwrócę uwagę, bo skoro jesteśmy w takim portalu, który trochę mit, jakiego, mhm. prawda, często popełniany jest błąd przez dziennikarzy, tu uczulam, w relacjach Zapisujemy. medialnych i prasowych mówi się o promieniowaniu radioaktywnym. Promieniowanie po prostu jest radioaktywne, tak? Nie, właśnie. No to właśnie, Czyli może być promieniowanie To nie ciepne. jest poprawne pojęcie. Nie, po prostu to jest niepoprawne pojęcie. Nie wiem z czego wynika. Czy to z błędnego tłumaczenia, czy, czy po prostu z niezrozumienia po prostu tego, o czym się mówi. Natomiast no, radioaktywne. Słowo radioaktywne oznacza, że coś emituje promieniowanie. No to promieniowanie nie może być radioaktywne. Bo promieniowanie samo promieniowanie nie emituje. Czyli to jest jedna rzecz? Mówimy poprawnie promieniowanie jonizujące. Jonizujące. Substancja, materiał, cokolwiek, pierwiastek, izotop może być radioaktywny, to znaczy, że emituje promieniowanie jonizujące. Więc promieniowanie radioaktywne często, bardzo często, jak pan zobaczy, to to jest, to powtarza się po prostu nagminnie. I to, jak ktoś wie, o czym się mówi, to, to po prostu szkuje w oczy i już... Z niewiedzy po prostu, z braku To kompletnie. jest bardzo, bardzo ważna uwaga. Kremieniewanie że... radioaktywne. Tak, czułem, pisz... żeby tego nie używać. Spiszemy to, to w ogóle w opisie naszego podcastu, żeby też się jakoś tam tak. pozycjonowało w internecie, bo to <grym> bardzo ja... ciekawa i słuszna uwaga. Ja, jasne, jasne. Um, a jak wygląda kwestia um, używania energetyki jądrowej na skalę światową? No tutaj. teraz około 10% energii produkowa elektrycznej produkowanej na świecie pochodzi z energetyki jądrowej. Myślę, że ta, ten procent będzie się zwiększał. To już widać, że niektóre kraje wracają do energetyki jądrowej. Pewne tąpnięcie było po Fukushimie. Niemcy robią kompletny błąd w mojej ocenie. Po prostu zamykają wszystkie elektrownie jądrowe. Widać tego konsekwencje obecnie. Cena u nich energii elektrycznej coraz, coraz większa. I y, ostatnie trzy elektrownie będą wyłączone w grudniu tego roku, 31 grudnia tego roku. No to jest to duży błąd. Nie, nie rozumiem Niemców, ale no tak działa to ich energii wędę. Oni, które podjęli decyzję o przejściu zupełnie na OZE, ale y, dyskusja o tym OZE versus energetyka jądrowa, to myślę, że trzeba było poświęcić osobny program. To jest ciekawa dyskusja. Często nas się tutaj stawia w kontrze, tak? że... Y, skoro zamiast energetyki jądrowej yy, inwestujemy w odnawialne źródła energii. Natomiast my tutaj mówimy, że trzeba inwestować i w jedno, i w drugie, dlatego, że no, odnawialne źródła energii są fajne jako idea. Natomiast, prawda, jak wiatr nie wieje przez ileś godzin, kilkadziesiąt godzin na przykład, Słończenie czy parę świeci, dni, tak. to co wtedy? Słońce nie świeci, też co wtedy, prawda? W związku z tym, no Niemcy na przykład w podstawie uznali, że najbardziej optymalnym będzie połączenie OZE plus gaz. No, stąd mają ten Nord Stream 2 i te całe problemy. No i okazuje się, że nie jest to dobre połączenie. I pytanie, czy to jest wówczas takie ekologiczne? Prawda? Takie super y, ekologiczne połączenie. Tak, jednak, Najbardziej y y optymalnym byłoby właśnie OZE plus energetyka jądrowa. Natomiast my w Polsce no musimy to, to absolutnie, absolutnie, bo u nas będzie brakowało mocy wytwórczych, prawda? Elektrownie węglowe starzeją się, w związku z tym musimy. Koniecznie budować elektrownie jądrowe jak najszybciej. To widać w tym momencie ten problem i to z, e, efekt tego zaniechania, bo my już o energetyce jądrowej rozmawiamy od kilkunastu lat i wciąż jesteśmy tak na, na wstępnym etapie i próbujemy to pchnąć dalej. No niestety, jest to decyzja polityczna i energetyka jądrowa generalnie na świecie jest e, problemem politycznym i zależy od decyzji polityków często także tak to wygląda. Ja myślę, że jeszcze jednym takim argumentem, który wydaje mi się również pomijany i wydaje się, może przez te katastrofy jest wyolbrzymiany albo jakoś tak, no, nie wiem, po prostu niezrozumiany, to tak. jest to, że energetyka jądrowa i wszystko, co się dzieje wokół niej. Tak. Spowodują, nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie ciągną za sobą aż tak dużo ofiar. To znaczy, elektrownie węglowe, nawet odnawialne źródła energii, to wszystko jest po prostu znacznie bardziej niebezpieczne. To prawda. Natomiast, no niestety, to jest tak samo jak z lotnictwem. Jeden samolot spadnie i oddziałuje bardzo na. No, tak psychologicznie też, tak, po prostu jest to pewien efekt psychologiczny. No, tak samo jest z Czarnobylem i Fukushima. Natomiast muszę powiedzieć, że w Polsce nie jest to jakiś duży problem. Ja w tym tej branży pracuję już kilkanaście lat i jako fundacja Forum Atomowe braliśmy udział i organizowaliśmy i różne akcje edukacyjne, kampanie edukacyjne. Jeździliśmy z wystawami, z wykładami i tak dalej, mnóstwo tego się działo. I generalnie, tak, to jest moja subiektywna ocena. Mogę powiedzieć, że te argumenty przeciwko budowie energetyki drzew w Polsce ewoluowały. I szczególnie to było, widać na początku, dominowała taka argumenty, właśnie związane z bezpieczeństwem. No, że to wybuchnie, katastrofa, to szczególnie tam zieloni, tacy przeciwnicy, już tacy już wy, wyspecjalizowani, prawda? Jakoś tak z czasem ten problem minął. Po Fukushimie też nie, jakoś nie zauważyliśmy znacznego spadku popular... prawda, zaufania do energetyki jądrowej w Polsce. Natomiast potem zaczęła się kwestia, a skąd weźmiemy na to pieniądze, że jest to droga inwestycja, prawda, że, my, yy, że, że oczywiście no, nakłady inwestycyjne są 4-5 razy większe niż na elektrownię węglową tej samej mocy. Natomiast no, wiemy już dzisiaj, mamy kilka modeli finansowania tej elektrowni, to po pierwsze. Po drugie, yy, nie będziemy budowali jej sami, to znaczy musi być partner zagraniczny. I to też łączy się też z innym argumentem bardzo często powtarzany i Myślę, że też pan to, to, oj, szczególnie kiedyś jak budowaliśmy autostrady, jak nam Chińczycy budowali autostrady, pewnie pamięta pan tak. taki moment, to ciągle się, pojawiał się argument dyskusji, że tą elektrownię jądrową będziemy budowali jak nasze polskie autostrady. No, że tak po polsku, wiemy, także, no, jak. Ale to nawet dzisiaj słychać, prawda, że no... Nie, nie w rękach polityków, że to będzie niebezpieczne. Że... Myśmy się przed tym zabezpieczyli. To nie jest tak, jak sobie myślimy. W prawie atomowym polskim jest wprost zapis, że operatorem elektrowni jądrowej w Polsce może być tylko instytucja, organizacja, firma, która ma już doświadczenie w eksploatacji elektrowni. W Polsce nie ma nikt z doświadczenia, nie ma żadna firma, nie spełnia tej, tego warunku. W związku z tym, my wiemy od początku, zabezpieczyliśmy się. Tak, żeby oczywiście nie popełnić żadnych błędów, tak, to zabezpieczyliśmy się w tym zapisem w prawie atomowym i dlatego spółka jądrowa, która jest wyznaczona do budowy elektrowni jądrowej, część udziału zostanie w tej spółce sprzedanych zagranicznemu partnerowi, który ma dostarczyć to know-how. On, on musi eksploatować dziś na świecie elektrowni jądrowej i dostarczy nam to know -how. Także tutaj ten argument, że po polsku będzie robione, że my nie umiemy, że tak, nie udać nic i tak dalej, prawda, to tu nie jest prawdą. Tutaj nie ma czego się obawiać. Kontrola też międzynarodowa, ta gałąź gospodarki jest bardzo wyczulona. W związku z tym to nie jest nie tylko na poziomie krajowym, ale jest kontrola również międzynarodowa, także tutaj nie ma się czego, czego obawiać. Także, y, natomiast y, te kolejny argument, który zawsze jest i zawsze będzie, to są y, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe. To jest argument, który niezależnie od tego już i, i, ile wiedzy mają Polacy na temat energetyki jądrowej, jak dużo się, prawda, mówi o tym, Nie to się tym przebić. zawsze jest problem z wypalonym paliwem. No słusznie, z jednej strony słusznie, y, no w, Prawda, my dzisiaj mamy wiele możliwości postępowania z wypalonym paliwem jądrowym. W energetyce jądrowej funkcjonują dwa cykle. Cykl otwarty paliwowy i cykl zamknięty. Otwarty to jest taki, gdy bezpośrednio po, znaczy po wyjęciu z rdzenia reaktora, oczywiście tam ileś lat się przechowuje w jakimś przechowalniku tymczasowym, ale ostatecznie trafia to wypalone paliwo w całości, tak jak je wyjęliśmy z rdzenia pod ziemię. Gdzieś pół kilometra pod ziemią, w jakimś geologicznym składowisku wykutym w skalę. Natomiast no, to jest niekorzystne, bo okazuje się, że tylko 5% materiału ulega rozszczepieniu, 95% uranu jest cały czas w paliwie, jest jeszcze mhm. pluton. No, oczywiście ono jest mniej wzbogacone, ale generalnie teoretycznie można ponownie wykorzystać. I w cyklu zamkniętym to jest robimy. Jest recykling, właśnie jest recykling, czyli odzyskiwanie uranu, plutonu. To jest jedna wersja pierwsza tego cyklu zamkniętego. Tworzy się paliwo MOX, mieszane, takie mixoxki-ciule, gdzie jest dwutlenek plutonu i dwutlenek uranu, albo jeszcze bardziej zaawansowana wersja, gdzie oprócz uranu i plutonu jeszcze odzyskujemy aktynowce, czyli takie długożyciowe izotopy, które nam są właśnie niebezpieczne, też w paliwie, bo oprócz uranów i plutonów jest, są jeszcze fragmenty i produkty rozszczepienia, aktynowce, akameryk, kiur, neptun, które no, są długożyciowe, niebezpieczne i trzeba się z nimi po prostu je przechowywać. No i też można je odzyskiwać i też mo i co, można je neutralizować w tak zwanych reaktorach prędkich. Kiedyś reaktory prędkie służyły do produkcji plutonu militarnego, o którym mówiliśmy wcześniej. Dzisiaj wraca się do tych reaktorów prędkich właśnie przez to, że ten płaszcz. Z uranu naturalnego, o którym mówiłem, który jest dookoła rdzenia, w którym produkuje się pluton, można zastąpić płaszczem z tych aktynowców i one dopalają, będą się dopalać. Po prostu w widmie neutrony prędkie będą z większym prawdopodobieństwem powodowały rozszczepienie tych izotopów niż, niż tam wychwyt inną reakcję jądrową, nieważne. Czyli... Mamy jeszcze lepszy sposób na recykling? Jest, no oczywiście to są wszystko mhm. fazie takiej badań, na razie no jeszcze, tak. prawda? Ale Rosjanie są potentatem mają komercyjne reaktory prędkie. W zasadzie Rosjanie to obecnie jest jedyny kraj, który teoretycznie może zrealizować cały cykl zamknięty w pełni. Policzyli Rosjanie mają tak zwane reaktory prędkie BN. 600-800-1200 to moc elektryczna tych reaktorów, że taki jeden reaktor BN, zdaje się 800, może neutralizować, powiedzmy, tak, te aktynowce z pracy jednego reaktora WWR 1000. WWR to taki lekkowodny mhm. reaktor, jak tam my mamy zamiar wybudować w Polsce. W związku z tym, 1 do 1 i w zasadzie pozbywamy się tego wypalonego paliwa. No, i teraz często, często, więc jest, są możliwości. I często pada też pytanie, co my w Polsce zrobimy z wypalonym paliwem jądrowym. To jest bardzo nietypowa odpowiedź. Otóż, czy my musimy o tym decydować w tym momencie? Nie. Czy my musimy już w tym momencie mówić, to będziemy robili? Nie. Dlatego, że perspektywa czasowa jest bardzo odległa elektrownia mhm. jądrowa, jeśli powstanie w Polsce, no to za 10-15 lat. Elektrownia jądrowa pracuje 60 lat, a nawet może ciu dłużej. No powiedzmy 60 lat, to mhm. już mamy 75 lat powiedzmy. Nie Potem jeszcze paliwo myśleć. jądrowe może przez jakiś czas, ale powiedzmy nawet te 75 lat. Energetyka jądrowa ma obecnie 70 lat, a widzimy jaki jest postęp technologiczny. Mhm. W związku z tym, co my możemy powiedzieć w tym momencie, Jaka technologia postępowania z wypalonym paliwem jądrowym będzie za 50 lat czy 70 lat? Czy my musimy już w tym momencie o tym tak. mówić? Nie. Dlatego często właśnie w takiej dyskusji po prostu warto przedstawiamy możliwości technologiczne, które mamy obecnie, prawda? Natomiast absolutnie, ja nie jestem przeciwny, żeby podawać. My będziemy robili to i to, bo to nie ma sensu. W tej Super. perspektywie czasowej nie ma sensu. Super. I to jest bardzo ważna uwaga. I panie Łukaszu, chciałbym już zmierzać do końca i tak. powoli zamykać ten nasz odcinek. Jasne. Ja chciałam jeszcze rzucić taką szybką, e, szybką informację dla naszych słuchaczy, żeby na przykład tak z ciekawości zobaczyli sobie na mapę elektrowni jądrowych u naszych bezpośrednich sąsiadów. Tak. I być może to też będzie następna rzecz, która jakoś tam pokaże, że to wcale nie jest temat, od którego trzeba się trzymać z daleka. Panie Ukarze, dziękuję bardzo. Za ten, ja również za bardzo ten... dziękuję za zaproszenie. No temat mhm. można rozwijać i rozwijać oczywiście, tak, w związku tak. z tym tak, ale bardzo dobrze, bo mało się ostatnio mhm. jakbyś mało się o tym dyskutuje, a, a to jest szalenie istotne i mam tak. wrażenie, że moglibyśmy nagrać jeszcze drugi odcinek, tak myślę. Być, być może jeszcze dłuższy niż ten i wejść to jeszcze głębiej i na pewno o tym pomyślimy, bo mi się już to bardzo podoba i będę to musiał zgłosić do moich, moich kolegów. Bardzo się w bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, wobec tego zachęcam do zaglądania na stronę Fundacji Forum Atomowe, ponieważ my forum Atomowe .org. organizujemy różne projekty edukacyjne mhm. i tak dalej. Mamy sporo ciekawych materiałów na stronie do ściągnięcia i cały czas się rozwijamy, także nasz Super. zespół jest niewielki, bo, ale, ale działamy aktywnie, także zachęcamy. Tak, to jeszcze raz. Pan Łukasz Koszuk, fizyk jądrowy, przez długi czas w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, obecnie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie założyciel i prezes Fundacji Forum Atomowe, czyli znowu Forum Atomowe .org. My Was oczywiście zapraszamy też na odwiedzanie naszej strony demagog.pl i, i zapraszamy do następnego odcinka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sound and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.